Trial jest dyscypliną motocyklową polegającą na przejechaniu kilkakrotnie odcinków wcześniej wyznaczonych. Są to odcinki techniczne. Motocykliści trialowi nie jeżdżą szybkościowo, to nie jest jazda na czas, tylko jazda techniczna, żeby pokonać próby bez podpierania się nogą czy bez przewracania motoru. Po prostu polega na tym, żeby czysto przejechać wyznaczoną trasę odcinka specjalnego. Suma potem punktów karnych powoduje gorsze miejsce w klasyfikacji, więc wiadomo, ten, który jak najmniej błędów popełni, ten wygrywa zawody. Uczestników mamy 34. Podzieleni są na trzy grupy jakby trudnościowe. Jest grupa A, która jedzie najtrudniejszą trasą, grupa B stopień niżej, troszkę łatwiejszą, i grupa C oraz amatorzy i weterani jadą trasę najłatwiejszą. Łącznie mamy 8 odcinków, które są pokonywane czterokrotnie. Ostatnio organizujemy, można powiedzieć, trzeci raz, bo organizowaliśmy i w zeszłym roku, i 2 lata temu, ale tak naprawdę w Rogoźniku nasz klub organizuje już od ponad 20 lat. W tej chwili odbywają się zawody mistrzostw strefy południowo-zachodniej Polski i to jest, można powiedzieć, druga eliminacja, ale będziemy jeszcze raz robić we wrześniu, 12 września, no i chętnie wszystkich zapraszamy.